Po pierwsze stereotypy, fatalne stereotypy. Niestety bardzo wielu obywateli Unii Europejskiej uważa delegowanie pracowników za rodzaj dyskryminacji, za zsyłanie ludzi za fatalne pieniądze, fatalne warunki, rodzaj współczesnego niewolnictwa. Nic bardziej mylnego. Myślę, że na poziomie politycznym to jest największy problem, który niestety też nasza część Europy jest najbardziej wmontowana. To znaczy uważa się, że pracownicy z Polski, Węgier, Rumunii czy krajów bałtyckich to ludzie eksploatowani na Zachodzie. Nie ma nic bardziej mylnego. Zresztą są dane, które potwierdzają, że tyle samo obywateli Europy Zachodniej, co Wschodniej jest delegowanych do innych krajów, więc to są bardzo niebezpieczne stereotypy, bardzo krzywdzące i bardzo politycznie wykorzystywane przez przeciwników delegowania. Fairness to inaczej uczciwość, wzajemna lojalność i transparentność, to znaczy robimy interesy i sobie ufamy. Czyli nie może być tak, że ludzie, którzy angażują się w działalność w innym kraju, nagle są konfrontowani ze zmianą przepisów, w efekcie muszą zaprzestać jakiejś działalności. Przykładem niech będą polskie firmy transportowe, które zainwestowały miliardy złotych, a dzisiaj ich bezpieczeństwo operowania może ulec znacznemu obniżeniu ze względu na przepisy europejskie, które mogą się zmienić. To jest właśnie brak fairness i temu się również jako grupa pracodawców w Komitecie Ekonomicznym Społecznym bardzo sprzeciwiamy.